Ostatnio spotkałem się z przywódcą lokalnego gangu, wyglądali jak Yakuza, i przemyślałem sprawę. Wydaje mi się, że przystąpienie do nich nie będzie głupim pomysłem. To znaczy nie tyle przystąpienie, co dostarczanie im towaru, bycie jakby pośrednikiem pomiędzy kartelem a nimi, będzie dobrym pomysłem. Może nawet będzie jakaś ochrona. Nie wiem, czy przystąpienie do nich będzie możliwe, albo czy będą zaproponują przystąpienie do nich. Boję się jedynie jakichś zobowiązań, które będę musiał dotrzymać współpracując z nimi, ale póki co dostarczenie im 10 razy po 20 gramów metamfetaminy nie powinno być dla mnie za dużym problemem, więc prawdopodobnie to zrobię. Wiśnia, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sherry i zapraszam was na kolejny odcinek z Drug Dealera na moim kanale. Zabieram swój plecaczek. To jest w ogóle mały plecak, nie średni. Czyli w mały plecak zmieściłem duży plecak. To jest dopiero wyzwanie. I muszę dostarczyć 12 gramów metamfetaminy. A paczkę mam za supermarketem, czyli idealnie się złożyło. Ale żeby po nią pójść, powinienem mieć duży plecak. Ominąłem właśnie policję. Więc ja stąd zgarnę tylko metamfetaminę. I jak zgarnę tą metamfetaminę, to pójdę po resztę. Metamfetamina, nie mogę jej wziąć. Zostawię jakieś drobnostki. Aha, tu w ogóle nie zmieszczę więcej przedmiotów. Cokolwiek mogę stąd wziąć? Chyba nie. Dobra, nieważne na razie. Idę wziąć duży plecak. To mi rozwiąże większość mojego problemu. I zaraz tu wrócę. Duży plecak bardziej przyciąga uwagę, ale na razie to dla mnie nie będzie problemem, ponieważ postaram się nie dać wykryć. Idealnie, taki plecaczek już mi odpowiada. Jak widzicie, mogę zrobić to, co chcę. Czyli zabrać cały ładunek na raz. Jest to dość fajne. No i co? Póki co jest na razie git. Przygotuję wszystko, co bym chciał. I teraz, w ogóle muszę zrobić porządek tutaj. Plecak duży zostawię, wezmę znowu mały. Tutaj się gdzieś kręcą, ale ja dealera też nie mam zbyt daleko. Przejdę tędy, bo jest bezpieczniej niż wyskakiwać na środek ulicy tak po prostu. Pewnie, że mam. To? Jejku, już się wystraszyłem. Dwa i pół tysiąca mam... 3,5 tysiąca mam w gotówce. Więc od razu, skoro mogę, zajrzę sobie do pana, który tutaj prowadzi sklep, a jeszcze jest godzina wskazująca na to, że powinien być otwarty. Cześć, byku. Co ja mogę od ciebie kupić? Lampa UV, donica, nocna szafka. Wezmę dwie donice. Albo inaczej. Ile on tego ma? 8. Zamów. A nie, to źle zrobiłem. Nie wiem, czemu nie mogę do swojej kryjówki głównej tego zanieść. Lampa. Stan konta nie wskazuje na to, że można to wziąć. Więc wezmę na razie dwie lampy. A, przytrzymaj spację, tryb meblowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
To tak trochę lipa. Dobra. Dobra, południowy chłopczyku, słuchaj, jestem Tom. Szef powiedział, że jesteś nowym dostawcą w getcie, a teraz będziesz gadać ze mną. Potrzebujemy kryształu metamfetaminy. Zacznij od próbki 200 gram. Potrzebujemy to w paczkach po 20, żeby łatwiej było to przemycać. Płacimy 11 dolców za gram. Nie wiem jeszcze, z czym to pomieszać. Póki jebie po łbie i ćpuny są zadowolone. Tylko nie opylaj nam jakiejś wypranej trawki, żeby jebańcy nie zdychali. Daj znać, jak będziesz gotów. Wow, o to chodzi. Zrąbałem. Zrąbałem i to strasznie. Ale dobra, chyba mnie za to nie zabiją jeszcze. Orłem z matmy to ty nie jesteś. Sherry awaryjny. Źle napisałem, ale trudno. Dobra, więc w takim razie... Eddie. Ile chcesz hajsu? 3000. To akurat wszystko, co będę miał. Przy sobie nic nie mam. Zapłacę mu. Dobra, tą reputację to się odzyska. I będę musiał przygotować już jakieś mieszanki, bo wydaje mi się, że nie chcę im dawać tak 200 gram po prostu czystej metamfetaminy, bo to przesada. Ale będę musiał się nauczyć mieszać, bo ja w ogóle nie wiem z czym, nie wiem jak i nie wiem po co. Ale to w swoim czasie. I tak sobie zamówię towar. 11 gra, w sensie 11 dolców za gram, to żeby mi się to opłacało jakkolwiek, będę musiał to teraz matematycznie przekalkulować. Ponieważ u mnie metamfetamina kosztuje 18. Jak oni płacą 11, kupuję za 9, to ja nie mam praktycznie zysku na tym. Amfetamina będzie. MDMA będzie. Dobra, to wszystko na razie jest git. Tu sporo klientów coś chce ode mnie. Koks. Metamfetamina. Ekstazy. Na razie po trochu, bo widzę, że się nie wyrabiam z dostawami. Będę musiał kupić też te misy i te inne rzeczy. Czy ja stąd coś jeszcze, jakąś trawę, jakby ktoś chciał? Trawa, MDMA, marynia, dobra. Feta, speed, dropsy. No dobra, tą noc trzeba będzie przepracować. Uczciwie. I... natrzaskać hajsu na tamtą metamfetaminę. Do niedzieli czas, a jest czwartek. Jak oni idą? Dobra. Jak on mi w okna zagląda normalnie, skubany. Rozdam to i zobaczymy, co będzie dalej. Co potrzebujesz? Kokaina. Bardzo fajny hajs za to leci, bardzo. Dwudziestka ekstazy. Dobrze. No już 21 poziom, robi się coraz lepiej. Nie narzekam, nie narzekam. Jest git. Dobra, oni są tu. I poszli w tamtą stronę. Ósemka ekstazy. Powinno się z jakimś skrótem klawiszowym dawać przerzucać nie myszką, tylko po prostu cyk cyk i ucieczka, nie? Może się da, albo może to dodali? Metamfetamina 14. O, widzicie, nie da się.
żadnym przyciskiem. No, za 13 gramów koksu typ płaci 700, 800 prawie dolców, a za 17 gramów metamfetaminy prawie 300. No to jest straszne przybicie. Straszne. Nie mogę zapomnieć o tamtych typkach. On będzie Lipton. Hajsik, nawet ładny. Nawet ładny ten hajsik. Na stację będą szli. Po to to się nie opłaca biegać nawet, o. Tylko ryzyko. O, ale na szczęście była tu jeszcze jedna babeczka. Okej, okay. I ekstazy 4 muszę dostarczyć. No to już nie będzie żaden wyczyn raczej. No powiem wam, to skradanie chyba robi robotę. Przed nosem im przechodzę, a oni nic. Ostatnia typiarka. Jestem czysty. Tylko że są godziny policyjne. Tutaj sobie typ chodzi bez problemu, a oni mnie nie łapią. To jest dziwne, bo to godzina policyjna, czyli powinni mnie chcieć odstawić do domu, nie? Ale jak nie chcą, to przecież nie będę się napraszał. Co dalej? Co dalej? Kasę na pewno. Kasę super, po prostu idealnie. Koks będzie. Koks będzie. Nie no, ten koks jest naprawdę rewelacyjny, nie? On robi taką robotę. Feta. MDMA, dobra. I teraz jeszcze bym sobie do Ediego napisał. Złóż nowe zamówienie, metamfetamina. Po pół, co by było? Chociaż. Zobaczymy, co będzie. Po prostu zamówię, wezmę i zobaczymy, czy się przyjmie, czy nie. Bo on powiedział, że nieważne, z czym to wymieszam, to może faktycznie po prostu pomieszam jelo, nie? Zaraz zobaczymy. Najwyżej sobie zostawię stówkę, a stówkę rozrobię. Będę musiał poczytać, jak się miesza w tym laboratorium. Tych lamp się nie da wyłączyć. One cały czas świecą. A że są na blisko, to mnie tylko cieszy. Kasa. Ładnie. Nie za dużo, bo nie za dużo, ale... Kasa zawsze jest na propsie. Mówię wam. Wiem, co mówię. 4. Dobra, zaraz hajs się nie będzie mieścił, bo to... Chociaż jeszcze trochę. Dobra. Tam jest jeden daleko, to jego sobie chyba na koniec zostawię, jak już nie będę miał towaru. Dobra, oni tu idą, to ja machnę ich tędy. Ta pewnie będzie chciała koks. Nie, ekstazy tym razem. Proszę. Te, co tu się drą! Ten chce, o, zaskoczył mnie. A ja chyba nie mogę wszystkim tak za bardzo dawać tego towaru, żeby klient nie przedawkował, nie? Też była tam jakaś... Wyczytałem porady te podczas loadingów, nie? Że może przedawkować i to, że raczej nie jest dla dealera dobre. Jeden jest po jednej stronie muru, drugi po drugiej, tak? Z tego co widzę. To pójdę tędy. Pójdę do tego, co jest po tej stronie muru. I przerzucę sobie na drugą stronę i pójdę wtedy do drugich. Nie pamiętam, ile on chciał czasu na dostarczenie. Dobra, czyli po tej stronie muru nikogo nie ma.
To ja tędy. W najniebezpieczniejsze miejsce wchodzę teraz. Jeszcze bez biegania. O właśnie. I oni jeszcze tu pewnie będą chcieli przyjść. Chociaż może nie. Na razie bez lipy. No, powiem wam, że na razie to wygląda rewelacyjnie. Za 7 gramów trawki 91 dolców. Toż to jest... Przykre aż. Aha, nie trafiłem. Dobra, muszę się jakoś ustawić dobrze. Przeszło. A, i tak jest godzina policyjna, więc ja tędy nie przejdę. O ja! Nie wierzę w to. Ale mam teraz drogi. A, i tu jeszcze dwa patrole są. No po prostu świetnie. No nie. Zauważył mnie? Dawaj, to skradanie jeszcze sobie podniosę na wszelki wypadek. Jestem z biegiem, ale nie przeszukali obszaru. Wow, aż ciepło się zrobiło. Przejdę sobie tutaj, żeby oni sobie poszli. Co ja mogę teraz zrobić przez tą chwilę? Raczej nie za dużo. Ale no nieźle, nieźle. Nie powiem, że nie. Oni tu idą. A, oni przeszukują teren teraz. Ciekawe, czy oni znajdą mój shitex. Ej, to było dobre! No nie, nie może oni będą tu krążyć. Piątek wybił. Nowa dostawa na stację benzynową. No to na szczęście niedaleko. Chyba. A, w sensie nowe rzeczy są chyba. Dobra. Poszli. Sztos! Jeszcze się schowałem w tym zaułku. Genialna sprawa. Tylko, że oni są w tą stronę. Muszę uważać na te przejścia. Nie! No nie! Nie! Nie zgadzam się! Wiedziałem, że jak mi wyjdzie, to za chwilę mi nie wyjdzie! No way! I noc stracona. Ale dobra, nie ma lipy, bo... A, troszeczkę mi podnieśli. Co, nie 300 wy mi zabrali? Aj, nie wyrzuciłem tego plecaka. O nie.
Kurde, straciłem to, co miałem. Wyszedłem im na twarz, nawet nie widziałem tego. I też nie usłyszałem żadnej wiadomości. No ale dobra, trudno. Chodź, byku. To dla ciebie. To sobie schowam tutaj, bo podobno jest szansa na to, że mnie nie znajdą podczas przeszukania. I tu mam dwa wykrzykniki, tak? Kup nasiona i spotkaj się. Kupię nasiona, a resztę hajsu po prostu przekażę temu drugiemu. Siema, byku. Fajna broda. Odmiany outdoor rosną znacznie dłużej, ale dostarczają końcowo więcej produktu. Nie wymagają też sztucznego doświetlania. Szczerze? To mi to bez różnicy, co ja wezmę na razie. Mam 4 doniczki. Dobra. Może być. Sadzenie. Są dwa typy marihuany, które możesz hodować. Outdoor i indoor. Gatunki typu outdoor można posadzić zwyczajnie w glebie na zewnątrz. Będziesz musiał znaleźć właściwą lokalizację poza widokiem i dostępem do światła słonecznego. Wyhodować odmiany indoor konieczny będzie zakup doniz, oświetlenia oraz filtrów powietrza ze sklepu z meblami. Doniz, oświetlenia oraz filtrów powietrza ze sklepu z meblami do rozstawienia w wybranej kryjówce. Ej, to czekaj. Kurde, bo tak to mogłem sobie te outdoorki wziąć i gdziekolwiek posadzić. Zobaczyć, czy będzie lipa, czy nie. No ale dobra. Potem to ogarnę. Dobra. No dobra, mam tyle, że i tak mogę tędy iść, więc w sumie nie będę wydawał hajsu bez potrzeby. Ale ty, bo ja mam coś dla ciebie. Pa. I centrum trochę może mi się przez to rozwinie, bo tyle, co ja im tu nie naprzynosiłem, to już... No ale dobra, to jest w sumie S. I teraz jeszcze jedyne, co będę musiał zrobić. Paczka na śmieci, w sensie kosz na śmieci, paczka do odbioru, tak? Nasionka nie są nielegalne, chyba że w getcie, to nie wiem. O. Dobra, gdy rośliny zaczną kwitnąć, to luz. Aha, mogę nawadniać, dobra. Nie wiem jak, ale pewnie chodzi o to, żebym sam to zrobił ręcznie. Aha! No dobra, git. To w takim razie, nie wiem, filtry powietrza muszę wziąć. Nie wiem ile, wezmę z dwa. I teraz będę musiał się rozejrzeć za kryjówką. Bardzo ważna rzecz. A, i do apteki pójść. Boże, ile tu jest rzeczy do robienia. Tu dwie. Tu dwie. Ten średni słoik. Dobra, inaczej. Tak. No to do każdej
osobno muszę jakby. To. Tu. I powinno być git. Teraz najważniejsze. Idę po przesyłkę. Przejdę się po przesyłkę tak, a wrócę najwyżej już w inny sposób. Czy ja mam hajs na to? Aha. Nie mam... Jak? Muszę wrócić jeszcze po hajs. A, raptem się zorientowali, żeby mnie przeszukać. No ten duży plecak ich bardziej przyciągnął w dzień. Dobra, to ja stąd muszę wziąć to. Stąd hajs. To odłożyć, to wziąć. Dobra, powinno być git chyba, zobaczymy. Czy będzie jakaś informacja, że tu śmierdzi albo coś, że za dużo. I nie wiem też na jakiej ziemi, bo takiej pustynnej ziemi wątpię, żeby ten outdoor się przyjął. A, tutaj mogę sobie przejść, bo nic nie mam ze sobą jeszcze. Nigdzie się nie ruszam. No ja się ruszam, żebyś w ogóle mógł mnie przeszukać, no. Ej, same problemy z nimi. Fucking patho. Zaraz drudzy mnie przeszukają. No, ta przesyłka będzie dość spora. A ona nie jest tutaj gdzieś, z tego co pamiętam. Kosz na śmieci. A, dwie naraz mogę wziąć. Dobra, to nie zależy mi na tym, i tak zarobię tylko mało, tak? Bo na gramie zarobię 2 i razy 200. No to dużo tego nie będzie, ale... Huk. Nie chcę mi się nawet w to bawić na razie. Jak będę miał czas, to się w to pobawię i tak... Raczej z tym nie będzie problemu. Ta stamina się tak wolno odnawia. Kurde, dobrze, że się nie pokułem, ty. I opony mnie blokują, serio. Macie prezent od wujka Szerego. Czy ścioszka poleci, a jak? A, czekaj, bo oni są pakowane po 10, czy tam po 20. Zapomniałem. Dobra, otwieraj, byku. Czyli to nie będzie takie łatwe, jak się wydawało na początku. O, już są kwiatuszki małe, dobrze. Dobra. Pójdę zobaczyć, czy da się zmieszać coś. Obym nie wpadł z tym. Bo będzie szkoda w huk. Aha, dobra, czyli... Wszystko to są ładne dwudziestki.
Soda oczyszczona, tabletki ibuprofenu, tak? I czy jakbym zrobił, nie wiem, to z tym. Aha, czekaj, to jeszcze nie koniec. Zmiel zawartość. Czy tu jest, są jakieś podpowiedzi? Wybierz, zaznacz, połóż i... Miksery są używane do mieszania wielu substancji w jedną. Jest kilka rodzajów mikserów, zaczynając od zwykłej tacki do mieszania, a kończąc na mikserach laboratoryjnych. Proste miksery mogą mieszać jedynie proszki, miksery do cieczy mogą mieszać wiele typów substancji, ale wymagają przynajmniej jednej cieczy jako rozpuszczalnika. Produkty z tego miksera wymagają następnie wysuszenia w suszarce. Właściwości końcowego produktu będą zależne od użytych substancji, proporcji oraz precyzji miksera. By dowiedzieć się więcej o precyzji sprzętu, zajrzyj do zakładki chemia. Substancja jest sproszkowana. Zapakuj. 20. Dodaj substancję. To. Dodaj substancję. I teraz tak. Szczegóły miksu. Nie wiem, zobaczymy z tym, co się stanie. Dodaj substancję. Szczegóły miksu. Czy to się opłaca? Zatwierdź miks. Zobaczymy, co się stanie. Lewy miks, elo. Zapakuj. 29, tak? Dziesięć paczek po 20 tam miało być, czyli zrobię jedną. I położę lewą metę wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Powinno być git. No i dobra, zobaczymy tego tripa, czy wyjdzie. Dobra, jeszcze mam hajs na jedno przejście. Dobra, jeszcze mam hajs na jedno przejście, więc ogień. A tutaj dostawa jest, o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i dobra, zobaczymy, czy będzie git. A ja się udaję do kryjówy. Tu nic nie mam już. Przy sobie. No i dobra, umówię spotkanie, zobaczymy, co się stanie. Może być lipa, ale może być też git. Zobaczymy. Co jest do jasnej cholery? I to teraz dali mi zagwozdkę. Co, że za mało to waży? Dobra. Jeszcze mam jeden pomysł.
Gdzie jest apteka? Tu chyba. Nie, tu jest ATM. A, tu po prawej, dobra, widzę. Dobra, już się wystraszyłem. Nie mam bladego pojęcia, o co chodzi, nie? Dobra, to usunę, wezmę to. Ale to myślę, że to... Nie wiem. Dobra, zobaczymy. Aha, nie mam hajsu na to. No dobra, ale problemem, czemu to nie pykło, zajmę się na następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę. I jeżeli macie dla mnie jakieś porady, co tu jest nie tak, z chęcią przeczytam i może razem dojdziemy do jakiegoś wspólnego konsensusu. A teraz żegnam się z wami Wiśnią, Wiśnia Szeryki i do zobaczenia w następnych odcinkach z React Dealera na kanale, Szkerikach i odcinkach z Lususa. Trzymajcie się.